Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem obecnie w Głuchołazach. Mam dzisiaj dla was nowy, mam nadzieję, że to jest nowy smak. Ja dawno bekonowych smaków nie jadłem. Ostatnim razem był chyba albo też właśnie jakieś lejsy, albo stare to chipsy jeszcze. Ja mam przed sobą ludzi, prawdopodobnie za chwilę ktoś mnie zajdzie z tyłu też w pokoju. Ja mam wrażenie, że wszystko się na mnie patrzy. Zaczynamy. No proszę, nie spodziewałem się właściwie. Kto by pomyślał? Ja, lejsy, grillowany bekon i aromatyczny ser, bo to jest drugi smak, który też prawdopodobnie niedługo zobaczycie, kosztowały w Lidlu. Nie wiem, czy to się sfokusuje, czy nie, ale 2,19. Like what? Od kiedy jeszcze chipsy kosztują 2 coś? W ogóle zakres 2 zł przy chipsach to już jest rzadkość. Pachną bardzo mocno mięsem. Smacznego. Bacon z Top Chipsów to nie jest, ale tamten nie jest grillowany, więc chipsy same w sobie bardzo pomarańczowe, słodkie. Ten aromat wędzarniczy na pewno tutaj dominuje. Ej, Biedronka! Wiecie, weekend, nie? Jakimś dziwnym przeczuciem mam wrażenie, że ten aromatyczny ser, który mam jako drugi smak, będzie lepszy. Odcinek powstaje głównie z myślą o tym, żeby poinformować was, że one gdzieś istnieją w ogóle. Bo ja, jak chodziłem po Lidlu, bo właściwie jechałem, miałem zamiar kupić jakiekolwiek chipsy w Głuchołazach. A tymczasem jeszcze nie dojechałem do Głuchołaz, a w Lidlu znalazłem właśnie to. Nie są złe. Jeżeli chodzi o opakowania, to ten aromatyczny ser, który jest jasno niebieski, chyba bardziej mi podchodzi. No, nie są, mówiąc krótko, skomplikowane. Nie ma się tutaj co rozdrabniać za bardzo. Środek skali 5. Jeżeli chodzi o smak, jak na taki wyjazd do faktycznego pochrupania, a nie oceniania ich, to są jak najbardziej w porządku. 6, 7 szału, nie ma nic nowego tutaj też za bardzo nie czuć. Zapach chyba jest najbardziej dominującym i najbardziej rozpoznawalnym. Cechem. Najbardziej rozpoznawalną cechą. Mnie się osobiście ten zapach podoba. Chyba wolę bardziej zapach tego aromatu, jeżeli to jest faktycznie aromat wędzarniczy. Wolę bardziej jego zapach, a nie smak. I tutaj mocno 8. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Z czerwonego kozła w Głuchołazach mówił dla was Marcin. Wracamy do studia.